no bo to są najlepsi. A jak ktoś jest najlepszy, to jest równie, czasami równie bardzo ważny. Ale to jest szczególna kategoria, panie redaktorze, najlepsi z najlepszych wśród osób, które muszą się też zmagać ze swoimi słabościami. Te słabości nie wynikają z ich własnej woli. Te słabości to jest coś, co ich spotkało w życiu, kiedy przyszli na ten świat. I dlatego tak ważne to przedsięwzięcie i ten plebiscyt jest dla księdza Zygmunta Lubienieckiego, dlatego że 25 lat swojego życia, a może i nawet więcej, poświęcił, aby takie osoby dostrzegać, aby takie osoby wspierać. I to jest wielka wartość mieć takiego człowieka w regionie, który nas uwrażliwia, który pokazuje nam poprzez słabości i hart ducha u innych, że też powinniśmy się stawać lepsi. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, jak zaszczytne pełnimy funkcje. Wielkie, wielkie podziękowania dla księdza Zygmunta Lubieńskiego i dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się w swoim życiu zawodowym i społecznym osobami z niepełnosprawnościami.